do sklepu zobaczyć, czy takie jakieś fajne stoliki są z krzesełkami do mojego garden. I chciałam zobaczyć, czy w sklepie coś jest, także mamy już późny wieczór, ale ja się wybrałam i idę zobaczyć, czy coś fajnego tam kupię, także idziecie ze mną. Lipwood Nature, $20. No, ale to są moje klimaty. Może sobie kupię. Jeszcze pomyślę, zobaczę, czy coś innego znajdę. Ooh, how cute is this? This? Mama. Mama and baby. Terrain, tutaj mamy otwartą książkę w ogóle. Decorating home and garden. O, takie po prostu inne pomysły. O, i wszystko takie piękne. Może ja uwielbiam naturę, uwielbiam kwiaty, uwielbiam po prostu takie rzeczy. Cudne, po prostu cudne. Przyjechałam jeszcze do sklepu z ogrodniczego. W domu wam pokażę, co kupiłam w tamtym poprzednim sklepie, ale to jest przepiękne. Mamy przepiękne hortensje, które są full bloom. No, cudne po prostu, cudne. Zobaczcie, jak to wygląda, jakie to wysokie, jakie to piękne. No, uwielbiam hortensje. Proszę bardzo, jak można ich nie lubić. Tutaj mamy fajne też ozdoby, jak eagle. Fajne, fajnie. Tutaj mamy też pokaźną hortensję i tak dalej. Tam pan podlewa kwiatki, ale ten domeczek jest przecudny. Idziemy. Jak możecie zauważyć, petunii jest bardzo dużo kwitnących i nie tylko. Bardzo fajne miejsce. The destination is on your right. No, nie wyłączyłam. Jeszcze. Destynacja jest bardzo piękna. Tutaj. Mamy też pomidorki nawet. O, rosną sobie. Ciekawe, ile kosztują. O, nie wiem, czy cena jest. No, nie ma ceny, muszę wam powiedzieć. Także nie wiem, po ile. Zapytam się pana, bo chciałabym właśnie kupić pomidorki, dwa krzaczki, bo u mnie dwa krzaczki niestety, ale... Ale po prostu wyglądają jak tutaj, jak te. Może jeszcze gorzej w sumie, jak te. No i tak, tam więcej pomidorków, może tam będzie cena. Różne też są rodzaje roślin. No pięknie, tu jest pięknie. Uwielbiam takie klimaty. Idziemy do pomidorków. O, tutaj te pomidorki to nie za halo wyglądają. Bo tych byśmy nie chcieli. Ale zobaczcie, mamy sałatę. Rukola. No mamy, tutaj też mają problemy z robaczkami, czy nie? No ciekawe, oby nie. Koper jest. Nie, to nie koper, to szparagi tak rosną? No co, to niemożliwe. Nie wiedziałam, że tak szparagi rosną w ogóle. Ale tutaj fajne pnące evergreen. O kurczę, jakie mam tu wziąć w ogóle? O. To całościowo trzeba kupić? Co? No i jak ja mam to kupić teraz? Pójdę dalej, może tam coś innego znajdę. Właśnie zobaczyłam zajączka. Przed nogami normalnie mi przeleciał. Chciałam wam pokazać, ale gdzieś poleciał, schował się. A taki fajniusi, malusi. Te kwiatuszki, które ja dzisiaj kupię, bardzo mi się podobają, także zabieram je ze sobą.
No i tak, zrobiłam zakupy, pokazałam wam, jakie kwiatuszki kupiłam, zawiosłam teraz właśnie wózek z powrotem, ten, co właśnie miałam na nich, te moje roślinki, i wracam do domu, do dzieciaczku, będziemy sobie kopywać, sadzić, jeszcze nie wiem. Uff, gorąco jest, ale mamy naprawdę bardzo fajny dzień, ja uwielbiam takie sprawy, także dla mnie to jest po prostu miód na serce. Dobra, chcieliśmy zobaczyć, co tutaj dobrego można zjeść w naszym ogródku. I Milanek tutaj znalazł pomidorki pomarańczowe. Kwaśne? Dobre? Soft. O, no to soft to dobre. Yummy, yummy in my tummy. Yes, yummy. Aww. You're so sweet. A ty zjadłeś? Nie. Matko, no. Poszukaj. Może znajdziesz coś dla siebie. I know, tam są. Pokażemy. Skusi. O, proszę bardzo, jakie ładne. Skusi, skusi. Skusi, pokaż. A mogę spróbować trochę? Tak. Wow. Bardzo dobra. Gosia. For you. Takie ładniusie nóżki. Piękne nóżki. I piękne baby tutaj mamy. O, jak sobie leży. Things are easier now. Mm-hmm. You look so good, Justynka. Like nothing happened. Yeah. And you're so fresh. It's crazy that it's so fast for you. Hello, baby. I know, right? Spoczytka. Ładnie lasem. No cud. Kochani, dzisiaj przyjechaliśmy do sklepu Floor and Decor. Będziemy kupować rzeczy związane z przeróbką łazienki. Słucham, kochanie. Masia! Tak, słucham. Is this the same store? Tak. Kiedyś już tu byliśmy. Niezadowolone dzieci. Byliśmy w McDonald's. Dzieciaczki zjadły sobie parę takich rzeczy, które lubią. McChickeny, frytki. Ja pojechałam i kupiłam też... Znaczy mała mi kupiła w sobie. Smoothie z owoców. Teraz zabieramy się i idziemy do sklepu. Przyjechaliśmy do domu, a Wanda przyjechała. Pokażę wam trochę, jak wygląda tylko. Byliśmy otworzyli, żeby zobaczyć, jak to się prezentuje. Fajnie jest, szeroka bardzo, tylko jest taka chropowaty dół. No jest tak może lepiej nawet. Nie będziemy się tak ślizgać, prawda? Przepiękny dzień, słoneczko świeci, jest bardzo gorąco. Jutro chyba ma być już chłodniej, czy pojutrze dopiero? Pojutrze dopiero. I ma padać, także korzystamy ze słoneczka, idziemy do sklepu, który się nazywa Lowe's. Przede mną piękne rośliny, widzę, że są pomidorki chyba, co? Tak, pomidory są, nie tylko. Także idziemy zobaczyć, co tutaj jest fajnego. Idę między innymi, tak, idziemy tam, między innymi idziemy, żeby kartę
założyć z tego sklepu kredytową, bo jak będziemy kupować coś przez internet, to jest 5% zniżki. Także taki nasz plan. Potem pojedziemy do sklepu po zakupy. Zabieram Was z sobą, miłego oglądania. Są pomidory. Wielkie. Pomidorki. O, już coś holują. Zobacz, to samo co u nas. Na niektórych w sumie. Akwarzon jaki wielki. Tutaj też pomidorki. Bazylia. Pan podlewa. Bazylia u nas też bardzo ładnie rośnie. Już nawet zakwitła. I kwiatuszki. I drzewa. I to oczywiście moje ulubione drzewa. Mam takie w domu. Och, cudne po prostu. Cudne. No i tak, jesteśmy w Basia's. Wybraliśmy sobie sukienki. Ja mam taką oversize. W sumie z tyłu wygląda tak, ale sobie myślę, że jakbym sobie tutaj pasek zapięła, o tak, to by było naprawdę bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba. Ma kieszenie, także ekstra. Mama też wybrała sobie sukieneczkę, taką palemkę do chodzenia na luzie. Ma też kieszenie, także ładnie. Podoba ci się, nie? Bardzo ładna. Tył guziczek, tak, bardzo. Mi też pasuje. No, także takie zakupy. Jeszcze mam jedną sukienkę. Taką zaraz założę i pokażę Wam się, jak wyglądam. A tutaj mam kolejną wersję sukienki. Bardzo mi się podoba. Jest taka zwiewna, fajna. Nawet tutaj chyba nie potrzeba paska, bo tutaj jest ta gumeczka, tak jak widzicie. Kolory mi się bardzo podobają. Tutaj te bufiaste rękawy, może jakby nie było ich, to by było lepiej. No ale są, także... Ale tak dziewczęco wygląda, nie? Kobieco. No. Takie zakupy, chyba te dwie sukienki zakupię. Taki będzie nasz shopping. A ty co, mamuś, bierzesz? Weźmiesz tą jedną bluzeczkę, o. I tą sukieneczkę. No i bardzo fajnie. Ekstra. Ekstra zakup. No i zakupy zrobione. Mama kupiła parę rzeczy, ja. Nawet taki płyn. The pink stuff. Pink window. Rose vinegar. Mam nadzieję, że ładnie pachnie. Taki kubeczek ładny. Mama kupiła z Life is Good. Trzyma ciepło 12 godzin, a zimno 24. Bardzo ładne. No i mam sukieneczkę. Mama jeszcze kupiła parę innych rzeczy.